To może wykorzystamy moment, że możemy porozmawiać w cztery oczy i powiesz mi, co słychać u ciebie i twojej partnerki. Magda, tak? Mhm. No. Nic specjalnego. Czyli wszystko w porządku? Chyba tak. Chociaż ostatnio, już przez ostatnie kilka dni żyłyśmy taką jedną sprawą, bo nasza wspólna znajoma poznała faceta, który jest seropozytywny i... No i postanowiła z nim być. I co ty o tym myślisz? No, że to jest trudna sprawa, że to nie jest wyrok w tych czasach, tylko po prostu... No nie wiem, spore wyzwanie. Być z kimś chorym na HIV po prostu. Zaraz, zaraz, jaki HIV? O czym ty... Ale ja dobrze słyszę, jaki HIV? O czym ty mówisz? Ale o kim ty mówisz? No jak to o kim? No pewnie o tej swojej Magdzie. Ala, błagam cię, co ty jeszcze przed nami ukrywasz? Ale proszę się uspokoić, naprawdę, dzień dobry. Ale jakże ja mam się uspokoić, skoro moja córka... Moment! Po pierwsze jest lesbijką, po drugie ma HIV-a. Ala, powiedz całą prawdę! Magda ma HIV, ja pewnie też mam HIV. Miłego dnia. Ala, wracaj i porozmawiaj ze mną! Po co? Przecież ty masz ugruntowane zdanie na każdy temat, prawda? Po prostu ja nie chcę, żeby moja córka dostała HIV od jakiejś podłej dziewuchy. Magda naprawdę ma HIV? Może proszę z ośrodka, porozmawiamy. Co? Wolska też ma HIV? Jak to też? Jak to też? W jakim wy się towarzystwie obracacie? Idź na ten stąd. Ale błagam cię, powiedz mi, że to jest nieprawda, proszę cię. Idź stąd! Dobra, pójdę, ale ta rozmowa cię nie ominie. My sobie pogadamy, zobaczysz. Aluś, tata się zdenerwował, bo się o ciebie martwi. Oboje się martwimy. Okej, jak ja się martwię o ludzi, to też wrzeszczę. Faktycznie, wszyscy tak robią, to jest normalne. Ale to z nerwów. Powiedz, czy ty się badałaś? Uważałaś na siebie? No proszę cię, powiedz, że tak. Dobra, daj spokój, nikt nie ma HIV. No to po co ty opowiadasz takie rzeczy? Bo nawet jeśli chodziłoby o Magdę, to nie masz prawa tak reagować. Nie rozumiesz? Ala, zapraszam z powrotem. Państwa również. Porozmawiamy o tej sytuacji w środku. Ala, ale ja naprawdę chcę się z tobą porozumieć. Serio? Dziwnie to okazujesz. Chodźcie, proszę was, wróćmy tam. Chodź, zapraszam.